Witajcie, ja nazywam się Kamil Krzysztofiak i chciałem opowiedzieć właśnie o modlitwie zgody, tak jak Artur mówił, że na Szkole Wiary, że modlitwa zgody ma ogromną moc. I jakiś czas temu zadzwonił do mnie człowiek, w ogóle go nie znałem i powiedział po prostu, że ma mój numer z internetu chyba od tych ogłoszeń, co na ewangelizację zawsze są. I przedstawił mi taką sytuację, że jest taka dziewczyna w szpitalu, która ma stan po prostu już śmiertelny, ma chorobę jakąś Leśnowskiego, to się nazywało jelit. Kał już dostał się do organizmu, było już zakażenie, ona leży w śpiączce i po prostu, że on poszukuje kogoś mocnego po prostu, żeby się zgodzić razem w modlitwie i czy moglibyśmy razem się pomodlić. I stanęliśmy razem w modlitwie, wysłałem tam swoich aniołów i ten człowiek za 4 dni on do mnie napisał, że ta dziewczyna już je bułkę pszenną i ona już normalnie jakby już wybudziła się z tej śpiączki i że ten stan krytyczny w ogóle już minął, nie? I został tylko po tym świe 20-centymetrowym zakażenie jakieś się tam wdarło tylko. No to jeszcze raz się pomodliliśmy razem i ten człowiek za tydzień mi napisał, że ta dziewczyna jest już w domu i wszystko jest w porządku. I tyle. I jeszcze w sumie jeszcze za parę dni po tym wszystkim właśnie dostałem sen od Boga. Byłem z człowiekiem w sumie, którego nie znam. Siedziałem z nim przy stole i mocno padał deszcz. I my się razem zgodziliśmy w modlitwie i ten deszcz automatycznie przestał padać. I Bóg mi tak pokazał, że to ma ogromną moc. Amen. Amen.